Witam Państwa, Adrian Stankowski. Zaczynamy serwis Republika Wieczór. Pierwszym gościem jest pan profesor Piotr Gliński, poseł obecnie Prawo i Sprawiedliwość. Państwo oczywiście świetnie pamiętacie, były minister kultury i wicepremier. Witam serdecznie, panie premierze. Witam pana, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie premierze, niespodzianki w Rosji nie było. Władimir Putin 87-97% głosów, emocji pewnie też nie było. Ale nowy, stary prezydent Rosji zaczął swoje urzędowanie od straszenia trzecią wojną światową. No to jest wpisane w ten system. Ten system musi cały czas straszyć, zastraszać i być agresywnym, bo on się w ten sposób napędza. No, niestety to jest także głęboko zakorzeniona potrzeba mentalna tego, co pozostało po społeczeństwie rosyjskim, czyli tej zbiorowości, która w zasadzie właśnie łączona jest przez takich liderów jak Putin tą wizją wielkiej Rosji, tą wizją Rosji agresywnej, Rosji wielkiej i Rosji, która ma rację. No, mimo gotowej do no straszliwych tak. zbrodni. I to jest realne niebezpieczeństwo. Tymczasem nie wiem, czy w Unii Europejskiej zdają sobie z tego sprawę. Ostatnio no, ten podział pieniędzy na bardzo potrzebny program wzrostu produkcji amunicji. No, zakończył się tak, że Niemcy 40%, Francja 30%, Polska 0,4%. Taki jest podział tortu w Unii Europejskiej. Taki jest porządek, można powiedzieć, w Europie, w Unii Europejskiej. Porządek, który w Polsce jest sankcjonowany przez obecny rząd. No przecież po to nastąpiła zmiana rządu w Polsce, żeby tak było, żeby Polska miała mniej niż 0,5% z tego tortu, a Niemcy 40%. No tak ma być, tak także, no niestety, wielu Polaków wybrało w ostatnich wyborach. Ale to są realia, które przecież są znane od dzisiaj. Mówiliśmy o Putinie. No kto Putina nakarmił przez lata? Kto poprzez handel z Rosją, poprzez te projekty Nord Stream i wiele innych, współpracując z Rosją, jednocześnie budował jej potęgę militarną, czy podał jej rękę w momencie no, w zasadzie bankructwa gospodarczego, bo gospodarka, która oparta jest tylko i wyłącznie na surowcach, jest gospodarką, która prędzej czy później może upaść. No chyba, że ma taki wielki rynek zbytu, jak to miał być ten rynek zbytu w Europie. Notabene, zauważcie państwo, że póki był Nord Stream i całe te gazowe interesy niemieckie, to gaz był bardzo ekologicznym, no podobno przejściowym teraz mówią, ale jeżeli się buduje i inwestuje takie miliardy w gaz, który przecież miał oplatać także i Polskę, bo oprócz Nord Streamu był opal, który był z północy na południe, wzdłuż zachodniej granicy Polski i miał uzależniać absolutnie Polskę od gazu rosyjskiego, ale sprzedawanego przez Niemców, czyli po odpowiednich cenach to uzależnienie miało być. No Europa od dawna zbankrutowała politycznie. Przecież tam nie ma żadnego autorytetu politycznego na miarę, nie wiem, De Gaulle'a chociażby kiedyś, czy nawet Adenauera. No, w każdym razie postaci takich, do których można by się jakoś odwoływać, że są odpowiedzialne za jakiś projekt poważny. Tak? Czy Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. W tej chwili są politycy bez autorytetu i polityka bez autorytetu, bo polityka, która zbankrutowała, a jednocześnie forsuje się te ideologiczne pomysły, które no, mają nam wszystkim przynieść jakieś rzeczy niewyobrażalne. Ja w gruncie rzeczy nie wierzę, że ten projekt będzie mógł zrealizowany, no, być zrealizowany. Myśli pan premier o Zielonym Ładzie, tak? No, to się nazywa Zielony Ład, ale to jest znacznie szersze w najróżniejszych obszarach polityki europejskiej, na przykład w kulturze, to jest Media Freedom Act, czyli taka wolność dla mediów, żeby właśnie na przykład nie pozwalać
na takie republiki, czy na jakieś media, które się wyłamują z mainstreamu. Ten wolność przez wykluczanie. Nowy porządek europejski faktycznie jest zupełnie orwellowskim projektem i aż trudno uwierzyć, że on może być zrealizowany. No, ale to wszystko zależy od nas, bo jeżeli będziemy stawiali opór, jeżeli będziemy wszyscy solidarni, to nie wierzę w to, że to się da zrealizować. No właśnie, solidarni są rolnicy w całej Europie. A my Europie. Z nimi powinniśmy być. Cała Polska powinna Europie. Być solidarna z rolnikami. Są na przykład pracownicza Solidarność, ale myślę, że znacząca większość, 80% Polaków popiera protesty rolników. 20 wielki protest w całej Polsce. Czy znowu może dojść do użycia siły, panie premierze, bo zdaje się, że skończył się czas dla Donalda Tuska i jego tam palladynów, takich różnych wybiegów, zwodów i mówienia, że no, jeszcze się zastanowimy. No niestety jest obawa, że oni znowu mogą zdecydować się na rozwiązania siłowe, takie prowokacyjne w gruncie rzeczy. Ja myślę, że obecna władza ma taki okres troszkę zaczadzenia. Oni mają poczucie wielkiego sukcesu, ponieważ wygrali wybory, mają wciąż dobre sondaże, no i mają niebywałe wsparcie elit zachodnich. Przecież Tusk co chwila się spotyka z panią Ursulą, tak jak poprzednio z panią Angelą. No i trzymając się spódnicy niemieckiej, czuje się na tyle silny, że w zasadzie cały czas prowokuje, no bo tu jest ta operacja jeszcze psychologiczna steroryzowania społeczeństwa, prawda? Więźniowie polityczni dwóch posłów, byłych ministrów odpowiedzialnych za walkę z korupcją w Polsce, ci, którzy zniszczyli mafię w Polsce i zmniejszyli zdecydowanie korupcję więźniami politycznymi. No ale po to, żeby pokazać, że władza wszystko robią może. Robią miejsce w więzieniach, bo słyszę, że 20 tysięcy więźniów ma pierwszy, wyjść drugi na wolność. No tak, to też jest rodzaj takiej prowokacji. Pierwszy duży protest, od razu spałowani i od razu prowokacje. VAT na żywność tydzień przed wyborami podnoszony. Teraz z kolei ta informacja, że więźniowie, czyli elektorat, no tak to wynika z wszelkich wyników, czyli elektorat Platformy Obywatelskiej mają opuszczać więzienia. Wydaje się, że to są wszystko decyzje szalenie prowokacyjne. VAT na żywność tydzień przed wyborami, może tak znowu jest dramatycznie z budżetem, ale to może wynikać z poczucia siły i takiego testowania, jak daleko możemy się posunąć w terroryzowaniu w tego społeczeństwa i pokazywania mu, że my wszystko możemy, bo mamy tak olbrzymie wsparcie Unii Europejskiej i pani Ursula zawsze nas wesprze tymi niemieckimi pieniędzmi czy europejskimi pieniędzmi, które są naszymi także pieniędzmi. Pamiętajmy, że to zaangażowanie Unii Europejskiej w Polsce, te fundusze europejskie, to wszystko jest związane z otwarciem polskiego rynku dla kapitału zagranicznego i obecnością kapitału zagranicznego, niemieckiego głównie, w polskich mediach, w polskich bankach, w polskich przedsiębiorstwa, które już w tej chwili właśnie są europejskimi czy niemieckimi. Czyli ta kolonizacja jest na bardzo wielu wymiarach i po prostu każdy z nas musi być tego świadomy, a później no, podejmować decyzje, także wyborcze, na bazie tej wiedzy. Panie premierze, poważna sprawa, jaką jest kontrola demokratyczna nad służbami specjalnymi, nad działaniami operacyjnymi, to na całym świecie budzi sporo emocji. No tyle, że ta komisja, która działa w Sejmie, realizuje to w sposób no nie bardzo poważny. Pani Magdalena Sroka ma być wymieniona, jak słyszymy dzisiaj nieoficjalnie. No najprawdopodobniej dlatego, że nawet druga strona przyznaje, że w tym starciu z prezesem Kaczyńskim pani Sroka i jej koledzy polegli. No bo też wybrali się na teren no bardzo delikatny i trudny, a z drugiej strony oczywisty. No w każdym odpowiedzialnym państwie służby muszą działać także poprzez różne technologie. To jest łatwe do rozegrania na przykład przedwyborczego, opowiadanie o
Pegasusach, Hermesach, o jakichś podejrzanych sprawach i rozpędzanie takiej narracji, prawda, która zaciekawia, jednocześnie ustawia negatywnie kogoś do chociażby polskich służb, które w interesie polskiego państwa powinny używać najnowszych technologii do walki ze złem, z przestępczością. I to miało miejsce w Polsce. Robienie z tego politycznej hucpy, no to tak się kończy, jak ta komisja. Zresztą wszystkie trzy komisje dotyczą obszarów zupełnie oczywistych i ewidentnych. Wiadomo, że nie było afery wizowej. Był jeden młody przestępca, który chciał zarobić na tych wizach, bo się zorientował, że to jest fajne i niestety ktoś tam uległ temu, ale na szczęście polskie służby zareagowały, bo przecież to polskie państwo za rządów Prawa i Sprawiedliwości tego człowieka namierzyło, aresztowało i sprawa była rozpoczęta już i wykryta wcześniej. Druga komisja dotycząca, szczególnie nikczemna, ja bym powiedział, ta dotycząca tych wyborów w czasie pandemii, no w sytuacji zagrożenia światowego, nieznanego kompletnie, a jednocześnie konstytucyjnego obowiązku przeprowadzenia wyborów, teraz próby jakichś rozliczeń polityków, którzy wtedy musieli podejmować właśnie w sytuacji wyższej konieczności bardzo trudne decyzje, no to jest nikczemne moim zdaniem, to jest naprawdę bardzo niskie. No i wreszcie ta rzecz, o której żeśmy mówili, zupełnie oczywista. To jeszcze jeden aspekt, bo tutaj niecałą godzinę temu na pańskim miejscu, panie premierze, siedział redaktor Cezary Gmyz, który był jednym z wielu dziennikarzy podsłuchiwanych za czasów PO. Za czasów Platformy. I rzecz została skręcona, tam 30 parę osób akurat, co najmniej, tak? No, 40 parę, a teraz zapadają postanowienia o umorzeniu śledztwa. Właśnie teraz, w sprawie tych podsłuchów. Po to, dlatego może z jednej strony Tusk jest taki pewny siebie, a z drugiej strony po to oni to przechwytywanie siłowe i bezprawne państwa realizowali, żeby być zabezpieczonym i od strony medialnej. Tu na szczęście bronimy się chociażby w Republice przed tym monopolem, ale także od strony sądownictwa, od strony prokuratury, która przejmowana przez władzę, no, staje się narzędziem w tym monopolu realizowania interesu czy racji stanu Europy czy Niemiec w Polsce właśnie. Panie, dlatego skręca się tego rodzaju ostatnie pytanie. Sprawy. Zapytam o osobę, ale bardziej mi chodzi o, czy również chodzi mi o zjawisko. Zapytam się o panią Agnieszkę Romaszewską, która została dyscyplinarnie zwolniona z telewizji Bielsat, którą tworzyła, która była ważnym narzędziem promowania polskiej racji stanu, może tak to określmy, a zjawisko jest chyba dużo szersze i dotyczy również tego obszaru, za który pan premier był odpowiedzialny w instytucji kultury. No tak, no to jest niszczenie wszelkich przejawów niezależności. Wiadomo, Agnieszka Romaszewska, podobnie jak jej rodzice, no są symbolem takiej niezależności i własnego zdania w trudnych czasach, ale także i w czasach demokracji. Wielkie zasługi w budowaniu instytucji. Przecież Zbigniew i Zofia Romaszewscy stworzyli pierwsze niezależne instytucje ochrony praw człowieka w Polsce i biura interwencyjne, które pomagały tysiącom obywateli, którym nikt nie pomagał. Tak jest, Radio Solidarności, później w latach 80. ja jeszcze pamiętam z lat 70. przecież ich działalność w Korze, tak, w tym Korze, gdzie był i Michnik, i Macierewicz. Macierewicz stworzył KOR i wymyślił, a Agnieszka Romaszewska z kolei stworzyła wspaniałą instytucję pod tytułem Bielsat. Tak, dużą i mocną, dlatego tak bardzo Łukaszenka się bał tej instytucji, która wciąż dawała nadzieję i mam nadzieję, że będzie dawała nadzieję na jakąś demokratyzację i lepszą twarz wschodnich społeczeństw, prawda? To jest szalenie ważne, żeby nie pozostawiać tam, gdzie można oczywiście, tych społeczeństw samym sobie, żeby one nie zostały już kompletnie zniszczone i skolonizowane. I Romaszewska to robiła. Co zastosowano wobec niej? To samo, co wobec bardzo wielu dyrektorów instytucji kultury, o czym pan mówił, a mianowicie z jednej strony szantaż, jak
jak nie ustąpisz, to tu i tam cię pogonimy, albo przekupstwo. Słuchaj, dostajesz, pani Agnieszce zaproponowano podobno rekordową odprawę 14 pensji. Słuchaj, dostajesz 14 pensji, czyli przez ponad rok możesz nic nie robić, prawda, ale tylko ustąp ze stanowiska albo przejdź na jakieś niższe stanowisko po to, żebyśmy my przejęli instytucje i kontrolowali, ponieważ z punktu widzenia prawa no, nie jest tak łatwo zwolnić na ogół w sądach pracy, później pracodawca przegrywa pracownika, który ma kadencję albo ma jakąś umowę, albo po prostu nic takiego nie zrobił, że można go zwolnić. Więc takie ubeckie czy mafijno-ubeckie metody masowo są stosowane wobec dyrektorów niezależnych instytucji, czy też niezależnych dyrektorów instytucji, które jeszcze nie zostały opanowane przez obecną władzę. I ten szantaż i to przekupstwo ma miejsce. Pani Agnieszka miała odwagę powiedzieć o tym publicznie i następnego dnia dostała zwolnienie dyscyplinarne, czyli jeszcze pogłębiono jakby ten no, akt pognębienia, czy też próby, bo to jest osoba zbyt silna, z pięknym życiorysem, żeby dać się pognębić takim typom, jak ci, którzy zarządzają obecną telewizją publiczną. Pan profesor Piotr Gliński, Prawo i Sprawiedliwość, były minister kultury. Dziękuję bardzo, panie profesorze, panie pośle. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszam na serwis Republika Teraz.